Cześć, witajcie z tej strony. Robert 276 QA, od najnowszych. Przejrzałem wszystko, co tam jest. Tematu przewodniego nie ma takiego jakiegoś super. Witam wszystkich, którzy oglądają, którzy słuchają w postaci podcastów. Och, męczący to był tydzień, naprawdę. Jestem tak wypompowany, że nie wiem, skąd wezmę siły na następne. Masa rzeczy takich, powiedzmy, prywatnych do załatwienia. Urzędy, nie urzędy. Nagrywanie właśnie w, każdy w każdym dniu był odcinek. Bardzo późno były odcinki, bo jednak yy, często jest tak, że że dopiero mogę od 15 zacząć pracować, a jeszcze nie, czasami muszę się dzieckiem zająć, więc jak mi nie pomoże, któryś z moich rodziców, to w ogóle jest bida. W każdym razie yy, no to był intensywny tydzień i, i czuję się mocno, mocno zmęczony. Ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby narzekać, tylko przechodzimy sobie do najnowszych. Wiem, że ktoś tam jeszcze pytał ostatnio, czy będą kolejne live'y. Będą, będą. Myślę, że w tym tygodniu może coś się pojawi. Zobaczymy, jak z czasem będzie. Więc troszkę cierpliwości poproszę. Tak, dużo tych pytań? Jeszcze raz. Od najnowszych, OK. 276. Jakub Kordasiński, jak zawsze pierwszy. Czołem, no właśnie liczyłem na to, że zademonstrujesz to śpiewanie. Nie, 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 nie. Śpiewać nie będę. Tak, a propos Hawaii a i tej całej afery, o której mówią już wszyscy, być może kojarzysz oczywiście, że Julia Jula, yy, kojarzę. Ciekawe teorie napisał na test, twierdząc, że to część boju o 5G, albo Huawei musi być mocno z przodu i komuś to się nie podoba, albo Huawei faktycznie yy, kantuje i to, yy, i wykorzystuje swoją technologię do niecnych celów. Obie wersje równie prawdopodobne, poniekąd się z tym zgadzam. W końcu rzeczywiście. Są pionierami 5G, oferują rozwiązania, które z punktu widzenia operatorów mogą być najkorzystniejsze, więc to oni zgarniają największy kawałek tego tortu zwanego 5G. Eee, wiesz, to masz rację w 100%, tak? to znaczy, nie wiem, czy pamiętacie. Kiedyś jak powiedzmy telefony Huawei nie były takie super znane to, to jakie mieliście modemy, powiedzmy jakieś routery, jakieś takie modemy do powiedzmy do właśnie od operatorów do internetu w domu jak nie było zasięgu. No bardzo często to były jednak Huawei, a Huawei nie był znany w ogóle z telefonów wtedy, w ogóle chyba zaczynali i te telefony były takie bym powiedział mocno trącające myszką. I faktycznie coś w tym jest, i może ich technologia jest tak naprawdę mocno z przodu, i yy, z drugiej strony po prostu oferują tak niskie ceny, że, że konkurencja nie ma czym tutaj konkurować. A z drugiej strony, no, no wiecie, no, ja, ja nie lubię oskarżać jeżeli że nie mam dowodów, tak? Jakichś dowodów bezpośrednich, które by wypłynęły tutaj w jakiejkolwiek tej aferze, na razie nie ma. Więc na to musimy poczekać. Jeżeli pojawią się takie dowody, ja na pewno będę o tym mówił, bo to, to, to nie jest jakby problem z mojej strony. Ja mówię o wszystkich wpadkach producentów, jakie, jakie się pojawiają. Natomiast y, nie chcę oskarżać, póki nie ma jakichś dowodów, tak? bo to później się okaże, że nie, a ja też będę, powiedzmy, oskarżał i też nie chciałbym być oskarżany, jeżeli nie, miał, nie byłoby dowodów przeciwko mnie. Myślę, że to rozumiecie. Więc staram się zachować tutaj wstrzemięźliwość. Oczywiście monitoruję sprawę i, i śledzę wszystkie Informacje z tym związane z dużą uwagą, żeby mieć jakby pogląd na temat. Natomiast myślę, że jeszcze na razie musimy poczekać, bo nic takiego nie, nie wyciekło, to, co by można było powiedzieć po prostu stricte, że faktycznie Huaj gdzieś tam zrobił coś źle i. I myślę, że to nawet obok czy moje, czy kogokolwiek inne zdanie w branży to nie będzie miało jakby większego znaczenia, tak, bo jeżeli wszystkie mainstreamowe media, cały internet będzie huczał o tym, że, że powiedzmy faktycznie dopuścili się takiego przestępstwa, to, 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 to robili, powiedzmy, telefony gdzieś tam w tych aspektach wykradały dane, albo były, można było je podsłuchiwać, bo była jakaś luka, ktoś to odkryje. To czy ktoś z nas, youtuberów czy osób, które są gdzieś tam w technologii, powiedzą, że a nie, no gdzie tam, to, to nie będzie miało żadnego znaczenia. Jeżeli powiedzmy ogólnie, będzie informacja, że, że te telefony nie były bezpieczne, to myślę, że, że temat będzie spalony. Ale tak jak mówię, no żyjemy w, w kraju i w ogóle w, w czasach to w ogóle, ale żyjemy w takim kraju, że ogólnie mamy domniemanie niewinności. Przypominam, więc jeżeli. Komuś, czego się nie udowodni, no to, to nie można, znaczy można go, powiedzmy, zatrzymać, tak, na jakieś tam przesłuchanie, ale też nie można kogoś skreślać z tego powodu, że, że, że są jakieś domysły, czy czy, dopóki nie zostanie postępowanie wyjaśnione, to nie można nikogo po prostu linczować publicznie. Robert Groszewski, klik w powiadomienia, bardzo się cieszę, dzięki bardzo. Kult, kultowa elektronika, kto się wybiera na wielki finał? Hmm. Adiopolony, ostatni taki, nie, ja nie będę, ja nie uważam, żeby. Osoba, która pomaga tylu osobom, był złodziejem, więc yy, wykasowuję. Mam nadzieję, że się powstrzymasz od takich komentarzy na ra razem. Ja niestety nie byłem w domu, musiałem siedzieć z dzieckiem. Kasper Paluch OnePlus 6, 8, 128, czy S9 Plus? Zależy mi na wydajności. Ty mówię, że u Ciebie S9 Plus zwolnił po 6 miesiącach. Trochę zwolnił, jak każdy Samsung, tak? No, tu nie ma się co szukiwać. Na pewno dużo płynniej będzie w, w tej materii działał OnePlus 6, szczególnie z 8 GB i pamięci RAM, więc. To, jakby bezapelacyjnie. Natomiast aparat lepszy w S9 Plusie. Telefon bardziej kompletny pod względem wszystkich standardów technologii, ekranu. Na pewno jest lepszy S9 Plus. Kwestia nakładki, która ci się podoba, na pewno w OnePlus 6 będzie troszkę szybszy. Znaczy S9 Plus nie jest wolny, tak, ale, ale rzeczywiście OnePlusy yy, jakby wywozą się z tego, że, że po prostu są naprawdę bardzo szybkie, nawet po dłuższym okresie użytkowania one nie zwalniają i pod tym względem mogę powiedzieć, że to są urządzenia, które no na pewno po długim czasie będą śmigały cały czas bardzo, bardzo dobrze. Marzenka, raczej mi nie pomożesz, bo nie specjalizujesz się w tym kierunku, ale może znasz kogoś, kto zajmuje się testowaniem sprzętów muzycznych. Potrzebuję rady w kwestii zakupu mikrofonu do wokalu, gdyż zamierzam otworzyć kanał muzyczny. Wiesz co? Nie wiem, ale... W widziałem ostatnio chyba gdzieś na PP, że takie fajne jakieś rozwiązanie jeżeli ktoś chce właśnie e, mieć jakiś mikrofon e, są, no musisz zadbać o dobrą akustykę, są były takie jakieś nie wiem, dookólne takie nie wiem jak to powiedzieć, takie niby, takie jak ja mam u siebie te wszystkie moje gąbeczki wygłuszające tylko tam chyba takie bardziej profesjonalne więc na pewno o coś takiego musisz zadbać myślę, że do takiego mikrofonu, który będziesz się chciał wyposażyć to na pewno musisz brać pod uwagę taki ten filtr pop Y, który będzie właśnie te wszystkie, będzie ci eliminował, więc y, to na pewno jest bardzo ważne, ale samego modelu, no nie podam ci, no. Nie mam chyba nawet żadnego znajomego, który by się jakoś tak mocno w branży muzycznej y, tutaj udzielał. Może mam jakichś dwóch znajomych dj ale, ale no to oni raczej nie śpiewają, tylko miksują muzykę, więc to jakby nie ten temat. Michał Kamicki. Witaj, Robert. Mam pytanie: odnośnie nakładki One UI w Samsungach, w sensie jak się sprawuje? Wydaje mi się, że całkiem nieźle, w sensie. Znowu się rozładował telefon. E, w sensie, wydaje mi się, że bardzo nieźle, w sensie fajnie działa. Nie, nie widzę, żeby działało jakoś to super bardziej szybko, może minimalnie. Ale to oczywiście też jest kwestia zawsze tego, że jakby jest aktualizacja zainstalowana, więc troszkę. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego odkurzacza, e, który żona teraz stosuje na dole. E, w każdym razie wydaje mi się, że, że naprawdę pod wieloma względami jest przemyślany. Ten na Note 9 w porównaniu do tej bety, którą testowałem w S9+, Plusie, jest bardziej przemyślana. Dużo rzędów błędów poprawiony, chociaż nie wszystkie, o czym mówiłem. Korzysta się wygodnie jedną ręką, bo jednak nie wszystkie, bo znalazłem kilka miejsc, gdzie przyciski jednak są u góry i trzeba je u góry kliknąć, ale większość miejsc jest tak przemyślana, że część do operowania jest jednak w tej dolnej połowie ekranu, więc jest to bardziej wygodne. Gesty są powiedzmy w miarę wygodne, trzeba się do nich trochę przyzwyczaić. Niestety one powodują to, że mamy takie wrażenie, że ten telefon trochę wolniej chodzi. Jeżeli będziemy korzystać z przycisków nawigacyjnych, to jakby odpowiedź jest dużo szybsza. Na to też zwracałem uwagę, ale ogólnie wydaje mi się, że ta zmiana jest mocno na plus, w sensie jedyne zastrzeżenie takie, jakbym mógł mieć takie największe z mojej strony, to jest to, że ten cały interfejs jest taki duży, pomimo tego, że wszystko jest takie zmniejszone już do minimum, to jest to strasznie małe. Natomiast mój, mój tata na przykład na S9 plusie, plusie sobie mocno to chwali, bo jednak jest osobą już powiedzmy starszą, i, i jego wzrok nie jest tak idealny, więc dla niego to jest jak najbardziej spoko, tym bardziej, że może sobie jeszcze coś tam powiększyć. Dla mnie jednak ja wolę, jak, jak wszystko jest takim mniejszym dpi, więc to jest taki jeden mój zarzut, który bym zastosował w, wobec tej nakładki. A tak to naprawdę i spójna, bo większość elementów faktycznie oprócz tych motywów jest czarna, oszczędza to trochę baterii, więc trochę lepiej to wypada na Note 9. Myślę, że, że to był dobry krok, krok Samsunga. Jestem ciekawy, czy, znaczy niby tak ma być, ale czy te wszystkie telefony rzeczywiście, nawet te niż, z niższej półki, które były niedawno wypuszczone, e, będą zaktualizowane do tego interfejsu. Reakcje chemiczne: 637. Tak. Adam Jurczyk. Hej. Życzę mi jego dziąka. Dzięki. Dwa. Co sądzisz o tego Jurczyk Czy uważasz, że dało ono coś nowego, praktycznego, pomocowego dla zwykłego Kowalskiego? Jak postrzegasz to, co na nich w tym roku pokazano? Wiesz co, powiem szczerze, że nie lubię też tak oceniać targów, jak na nich nie byłem, bo... Mógłby później ktoś powiedzieć, że o, dwa lata temu byłeś na, na, na CES-ie i było super, a, a teraz było bidnie. No bidnie nie było, było kilka fajnych rozwiązań. Z punktu widzenia jakby telekomów, czy, czy telefonów w ogóle, myślę, że fajnie, że, że był pokazany już w tym miejscu ten ROJO, ROJOLO, FLEX, żeby można się nim było pobawić, Chociaż wszyscy chyba zgodnie mówią, że to jednak... Nadal nie jest to, na, na co czekamy, tak? W sensie, że to taki mocny prototyp nadal, pomimo tego, że ma być wprowadzony na, do sprzedaży. Były telefony z otworami, w sensie już nie z noczami, tylko z tymi dziurami, e, i to na pewno byłoby fajnie zobaczyć, ale czy z punktu widzenia smartfonowego coś więcej, myślę, że nie. Mocno to, no, jest wszystko nastawione na sieć 5G, tak? To to jest powiedzmy teraz taki e, taki haczyk. No i Smart Home, to, to by mnie interesowało, bo ja lubię, tak? Fibaro pokazało sporo fajnych rzeczy nowych. To, to jest w ogóle ciekawe, kiedy to wejdzie do sprzedaży. Bo to jednak te yy, przełączniki wyglądają mega, mega fajnie, więc to mi się podoba. Ale nie się mógł krytykować, no bo nie byłem, więc ciężko mi powiedzieć. Zresztą niektórzy mogą dotrzeć w mniej, dużo bardziej ciekawe miejsca. Te targi są mocno roz, rozrzucone po tych hotelach, niestety. Adam Tokarz, no ja, a, ja, informacje dla ciebie, bo twój komentarz trafił do spamu, więc myślę, że jeżeli będziesz kolejny raz w odcinkach wrzucać tylko łapkę w górę, to, to one raczej będą tam lądować. Adam Tokarz, dla mnie cała otoczka Wośb to zwykły szantaż emocjonalny, skoro jestem przeciw, to znaczy, że jestem kaczystowskim faszystą odmawiającym pomocy dzieciom, a ja zwyczajnie odmawiam pomocy panu Owsiakowi, a na dzieci łożą chodził pasąc podatki. No, wiesz, no ale to niczym się nie wyróżnia, w sensie wszyscy płacimy podatki i wszyscy w ten sposób pomagamy, tak? A jeżeli możesz pomóc jeszcze jakoś inaczej, swoją drogą to nie hipokryzja zbierać na dzieci i być zwolennikiem aborcji. Wiesz, kurczę, ciężki temat, za, za krótki, żeby, znaczy za mało czasu mamy, żeby to jakby dokładnie sobie poruszyć. To nawet nie chodzi o to, że to nie jest jakby moja tematyka kanału, bo QMT jest dość wolną sesją. Natomiast. Ja w takich momentach zawsze powtarzam ludziom, że nie życzę nikomu, kto kto, powiedzmy, nie jest wolny nikim, powiedzmy, nie chce płacić, to jest jego dobrowolna sprawa, tak? Ja nie zamierzam nikogo krytykować z tego powodu. Natomiast nie życzę nikomu, żeby, żeby trać, trafił, powiedzmy, do szpitala, który jest każdy właściwie szpital obecnie, czy to jest bardziej dla osób starszych, czy jednak dla dzieci, żeby trafił, żeby zobaczył, że tam jest serduszko w na jakimś urządzeniu, tak? Bo nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, bo jesteś przeciwko dawaniu w, w, w tej fundacji w ten sposób pieniążków, żeby dzieci Mogły y, dostać jakiś nowy sprzęt, czy, czy osoby starsze, bo też były takie akcje. Więc wyobraź sobie, że odpukać oczywiście. Komuś swoim bliskich byłaby potrzebna pomoc i on by leżał obok takiego urządzenia, które byłoby tak zakupione, to pomyśl sobie, że mógłbyś nie mieć tego urządzenia i musiałbyś na przykład dojeżdżać do swojej osoby bliskiej, którą musiałbyś odwiedzać na przykład dużo dalej, bo powiedzmy, byłoby tylko jedno czy dwa urządzenia w dwóch szpitalach w kraju. Oczywiście to nie musi oznaczać tyle, natomiast kwestia jest tego taka, że skoro co roku kupowane są urządzenia, bo, bo niektórzy mówią, no ale przecież mamy świetną, świetny narodowy fundusz, który przecież w szpitalach mamy luksusy, no, no nie do końca, jeżeli ktoś był kiedyś ostatnio w szpitalu, w każdym razie skoro co roku kupuje się za ileś milionów złotych te sprzęty i one znajdują swoje miejsce w szpitalach, to znaczy, że to zapotrzebowanie ten sprzęt jest, więc... Ja nie chcę nigdy powiedzmy, oceniać. Jeżeli ktoś nie chce, to oczywiście nie, nikogo nie będę zmuszał. Natomiast ja uważam, że to jest słuszna akcja. Znam masę ludzi, którzy skorzystali z, tym, z tego, że, że, ten, że, że były te serduszka poprzyklejane. Właściwie moje dziecko też z tego korzystało, bo każde dziecko ma teraz badany słuch po porodzie i, i te sprzęty w większości przypadków są właśnie z, z wielkiej orkiestry. więc... No, może nie wiem, może niektórzy muszą się dorosnąć do tego, żeby zauważyć to, powiedzmy, w, w tym aspekcie, ale tak jak mówię, no, nie, nie każdy, ja nie zamierzam nikogo krytykować, jeżeli ktoś nie chce, to ok, tylko yy, z drugiej strony też, yy, no dobra, może, może nie będę, nie, nie chcę się wdawać, powiedzmy, w polityczne te w polityczne kwestie, bo, bo to jednak nie o to chodzi. Marek Ratajczek. Cześć robę skoro polecasz Mate 20 jako telefon z dobrą baterią i aparatem, to chyba jeszcze lepszą opcją jest P20 Pro. Bateria także 4000, do tego jeden z najlepszych aparatów do zdjęć w trudnych warunkach. Ekran OLEDowy, nie IPS, 6 GB w pamięci RAM. Mate 20 chyba nie posiada stabilizacji optycznej. Posiada optyczną stabilizację, jak najbardziej. Natomiast yy, różnica jest oczywiście taka, że yy, no, Mate 20 ma szeroki kąt, tak, a P20 nie ma szerokiego kąta. I w Mate 20 można też korzystać z trybu nocnego przy szerokim kącie, i tego nie ma w P20. Więc jeżeli te telefony do siebie są bardzo podobne, wizualnie mi się Mate bardziej podoba, chociaż. Zaznaczam, że P20 Pro na pewno lepiej się trzyma w dłoni, bo jest węższy. Mate 20 jest w odróżnieniu od Mate 20 Pro, jest po prostu szeroki i niezbyt komfortowo trzyma się go w dłoni. Ale wizualnie mi się na pewno bardziej podoba Mate 20, zarówno z przodu, z tą łezką, ale równie, chociaż głośniki wydaje mi się, że mogą być słabsze tam faktycznie, szczególnie ten u góry, ale również z tyłu, z tymi prążkami. Więc no, kto co woli, no. Myślę, że, że różnica też jest oczywiście w cenie i P20 Pro chyba można taniej dorwać już w tej chwili, więc to na pewno jest dobra opcja ehm, i myślę, że telefon tak jak mówiłem kiedyś, że radzi sobie naprawdę bardzo dobrze, w chwili obecnej jest również tak samo, a nie gorzej, chociaż ostatnio go nie testowałem, więc możemy sobie, w sumie możemy wrócić sobie do tego urządzenia, gdzieś, gdzieś je chyba mam. Bloomberg Plumber. Mam kilka pytań. Jest to. Jak to jest z tym wypalaniem ekranów OLED i AMOLED? Jest się czy martwi? Chodzi mi o to, że na górze ekranu mojej v 30 są ikony baterii zasięgu i godzina, które są wyświetlane, długotrwałe i często. Da się to jakoś zapobiec wypalaniu OLEDa. Druga sprawa jest różnica między oled a AMOLEDem, em Czy te matryce są. czy matryce się różnią? Powiem tak, jeżeli chodzi o yy, wypalanie, to wiem, że jest masa przypadków, że, że się wypaliły i OLEDy i AMOLEDy i tak dalej. Natomiast ja nigdy na swoim telefonie nie odnotowałem takiego faktu, żeby mi się coś wypaliło. Yy, nie wiem, czy to jest związane, może dlatego, że jestem osobą, która cały czas ma... Yy. Jednak są ludzie, którzy powiedzmy używają telefonu tak dość specyficznie, w sensie na przykład bardzo dużo jeżdżą na nawigacji i mają maksymalne podświetlenie i ca cały czas wyświetlają te same elementy. No, I to, to jest jakby najbardziej takie wrażliwe na wypalanie się. Natomiast y, z drugiej strony to też nie powinno wpływać, tak? No bo to jednak y, ja wiem, że jest, jest pewna specyfika ekranów jakichś tam wykonanych w jakichś technologiach, ale to też nie powinno się pojawiać, jeżeli, jeżeli producent stricte o tym nie mówi. U mnie się nigdy nic takiego nie stało, więc nigdy też nie krytykowałem. żeby się pojawiło na którejś z moich modeli, to pewno dałbym wam znać, ale no, oglądam te telefony po jakimś czasie, dłuższym wracam do nich i faktycznie nie widzę, żeby coś tu się takiego niedobrego działo, więc. Nie, może akurat mam jakieś szczęście, chociaż y, mówimy o telefonach, które dostałem y, do testów i od producenta, i kupiłem sam w ogóle w sklepie, i test, i telefony, które miałem gdzieś tam o, ze sklepu, więc to są różne pule. To nie są tylko telefony, powiedzmy, z jednego miejsca, więc raczej szansa na wypalenie się ekranu u mnie jest y, dokładnie taka sama. Jaka jest różnica między OLEDem a OLEDem? Wydaje mi się, że pod względem technicznym jest właściwie żadna. W AMOLEDach po prostu jest tylko troszkę inny ułożony pikseli, tak? Chodzi o piksele. Natomiast jeżeli chodzi o technologię samą zastosowaną w wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, tak? no, różnica jest taka, że. Ja nie wiem, czy te oledowe matryce w, w telefonach, to jednak mocniej różnią się względem telewizorowych niż właśnie amuletów. To jest temat, który można było zgłębić, i myślę, że, że faktycznie. Yy... Myślę, że można by było zrobić taki materiał. Musiałbym tylko dorwać taki, na przykład tak, taki telefon, no, z amuletem, to będę miał, OLEDowe, no to, tylko nie wiem, czy to nie lepiej chyba, żeby były wszystkie na Androidzie, no bo OLEDowego to ewentualnie mogę wziąć iPhone'a. IPS-owego też jakiegoś znajdę. Więc no, myślę, że taki materiał można by było zrobić, bo to też jest dość interesujące. Ale myślę, że to jakby najważniejsze kluczowe cechy, które ja jakby rozpoznaję jako różnicę podałem. Mateusz Paulczuk, Hej Robert, szukam smartfona dla osoby starszej, yy, która koniecznie chce zacząć swoją przygodę z tego typu sprzętem, bo z nami mają i sobie chwalą głównie do dzwonienia, smsów i zdjęć. Ewentualnie czasami sporadycznie sprawdzać czegoś w internecie. Wydaje mi się, że wydajność nie, jest, wydajność nie jest najważniejszym kryterium, tylko aparat i bateria. Zastanawiam się głównie nad Moto E5, Redmi 6A, ewentualnie Nokia 3.1, Nefosem C7, chociaż jak tą Nokiem bawiłem się w elektromarkecie, to... Nie zrobiła na mnie pozytywnego wrażenia, szczególnie pod względem aparatu, w przeciwieństwie do Motki i Xiaomi. Co powinienem wybrać? Może masz jakieś inne typy, budżet około 500 zł. Robiłem takie zestawienie, może gdzieś tutaj podepnę swego czasu. Natomiast wydaje mi się, że jakby w, w, w tym budżecie ja Motę 5 Plus nie miałem, więc ciężko mi się tutaj jakby odnieść. Natomiast wydaje mi się, że albo właśnie Xiaomi, które są powiedzmy jakieś tam najtańsze, chociaż ten 6A. No, myślę, że jeżeli wydajność nie jest najważniejsza, to, to tak będzie się w miarę sprawdzał. Tym bardziej, że mówimy o naprawdę tanim urządzeniu. Ewentualnie myślę, że dość przejść bo, bo, no bo Xiaomi ma taką nakładkę, która jest dość mocno rozbudowana i dla osób, które są powiedzmy, nie chcą się tak zagłębiać super, to może być to trochę bardziej zagmatwane. I wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem będzie tu czysty Android albo właśnie Nefos, który ma spoko nakładkę, działa całkiem przyzwoicie, zdjęcia... No, ma problem ze zdjęciami HDR-owymi to na pewno, bo to chyba zawsze było w tych tańszych nefosach. Ale ogólnie myślę, że telefony zawsze za te pieniądze były całkiem przyzwoite i działały naprawdę bardzo dobrze. Więc e, ja pewno bym poszedł coś takiego, ale podepnę tutaj ten link, o którym mówiłem. Tam chyba był trochę wyższy przedział, tam chyba 600-700, ale to było jakiś czas temu. Więc telefony na pewno do tego momentu już zdążyły stanieć. Więc a tak z głowy, no to ciężko mi też oczywiście powiedzieć. Cześć Robert, czy Wojtek Jackowski, czy denerwowaliście kiedyś taka sytuacja, kiedy rodzice kazali ci pisać życzenia na telefonie z fizyczną klawiaturą, i nie rozumieli, że to jest męczące, przesiadając się z telefonu dotykowego? Na szczęście, mamę, namówiłem na Xiaomi Redmi Note 4X, a ta ten na LG G4, więc nie ma tego problemu na razie. Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo teraz też korzystam sobie z. Z Blackberry, więc tam jakby mam z tym do czynienia. Natomiast czy to jest problem? Raz w roku napisać jakieś tam życzenia, to, to nie jest problem. Ewentualnie przecież zawsze można zrobić coś takiego, że piszesz na swoim telefonie i wysyłasz to e, do, do, do taty, czy do mamy na ten telefon, który jest taki powiedzmy klasyczny. I, i w ten sposób rozwiązujesz sytuację, tylko przesyłasz dalej tam, więc można to obejść. Natomiast kiedy ja ostatni raz korzystałem z takiego telefonu stricte z klawiaturą? No niedawno chociażby zmieniałem babci się, z, babcia ma jakiegoś takiego składanego Samsunga, już tam paruletni, jeszcze się trzyma i on ma fizyczną klawiaturę, nie ma dotykowego ekranu, nic takiego, ma zwykłą klawiaturę, taką, taką jak w telefonach zwykłych, starych. I Taka klawiatura i, i co ja tam, i zmieniałem jej godzinę, bo coś się tam poprzestawiało, jakieś tam zdjęcia i kopiowałem, żeby miała podpięte do kontaktów, żeby jej się wyświetlały. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest szybkie do przyzwyczajenia. Oczywiście nie chciałbym do tego wrócić, ale, ale to nie jest też tak, że, że teraz jest jakiś problem, żeby napisać tam trzy słowa czy, czy, czy nawet pięć wyrazów. Nie? Więc wydaje mi się, że. Wojtek jeszcze raz i taka podpowiedź z mojej strony, pogadaj z o ile się znacie, bo on posiada często telefony egzotyczne, które kupuje z Chin Xiaomi Black Shark, miałem Oppo Find X, nie miałem, może on Ci pożyczy na testy, do recenzji jak na nieraz robi. Myślę, że on w pierwszej kolejności pożycza innym, więc raczej byłbym w, w dalszej kolejce, a próbuję znaleźć swoje źródło takie właśnie do takich bardziej egzotycznych telefonów. HH 92. Cześć, Robert, to znowu ja. Tym razem przychodzę do Ciebie z takim pytaniem z innej beczki. Co myślisz o markach telefonów, które cudzysłowie umierają, już nie idzie im najlepiej? Mi osobiście bardzo szkoda takich marek jak Sony, HTC, czy nawet Nokia, czy Siemens. Nie uważasz, że są to marki z tradycjami, które wniosły coś na rynek? Ludzie, w szczególności ci młodzi, nie pamiętają zapewne o pierwszych Nokii. Czy 30, później była czy 30 z animowanymi menu, czy modeli jeszcze od Sony Ericssona? No, K750, D750, fajne telefony, K800, yy, i dla mnie to kawał dobrej historii. Nie mam nic do Xiaomi czy innych chińskich marek, ale taki brak na rynku HTC, wyobrażasz sobie? Co myślisz o tym wszystkim? Upadek potem, budowanie przez chiński, chińskich kolegów nowych telefonów na bazie na najmarki, tak jak na przykład Nokia. Tu taka mała ciekawostka. Tak dawniej do obiadu się oglądała małysza, to teraz odpalam sobie z moją kobiet z kobietą kwiatę. Świetna robota, dzięki. Um, powiem tak, byłoby mi bardzo szkoda. Znaczy, ogólnie upadek każdej marki to jest duża szkoda dla nas, biorąc pod uwagę, że znika jeden gracz z rynku i ten gracz, który powiedzmy, któremu radzi, radzi, sobie, radzi sobie gorzej, zawsze może zaskoczyć jakimś modelem powiedzmy w danym roku który będzie dobrze wyceniony w stosunku do swojej jakości, parametrów i tak dalej i może mocno konkurować i zmuszać konkurencję do tego, żeby po prostu jednak przystosowali, przystosowali, przysto, przysto, przystopowali e, przepraszam, swój zapęd do wysokich cen, e, więc to zawsze jest szkoda, że jak, jakaś marka upadnie. Nokia. E, powiem tak. Do Nokii miałem wielki centymetr, miałem masę Nokii w swoim życiu. Uwielbiałem jeden z moich ukochanych telefonów, Nokia 6510i. E, świetny, mały telefon, jeszcze z takim niebieskim podświetleniem, ja, takim turkusowym, niebie, nie niebieskim, ale takim bardzo, bardzo bledziutkim. Piękny telefon, fajny, malutki, taki właściwie, no tak, tak można było go chwycić, takiej był wielkości. E, ale, ale przyznam szczerze, że. że Teraz jakoś mnie kompletnie nie kupują. Nie, nie, nie podoba mi się polityka Nokii teraz w ogóle. Niczym się te telefony dla mnie nie wyróżniają. Zaczynamy teraz ten, który będzie miał te 5 obiektywów czy ileś, ale tak to się niczym nie wyróżniają, są dość drogie jak na czystego Androida, bo trzeba pamiętać, że czysty Android specjalnie. Yy, mam nadzieję, że akurat nie nagrywasz QA Kuba, <ścoughs> akurat nagrywam. Yy, yy. Więc nie, nie mam jakiegoś tam specjalnie sentymentu. W ogóle mi ostatnio te telefony nie padły. Chyba Nokia 7, tak, 7 Plus mi tylko wpadła w tak oko, że, że była jakaś tak inna. HTC będzie mi bardzo szkoda. Może nie ze względu na średniaki, bo one ja bym powiedział są na ogół takie C, ale na przykład U12, Plus, tak jak wielokrotnie mówiłem, jeden z najbardziej niedocenianych telefonów z zeszłego roku. To jest spokojnie, telefon, który podejrzewam, każdy z Was mógłby korzystać na co dzień i byście nie mieli do niego żadnych zastrzeżeń, pod warunkiem, że oczywiście te przyciski poprawili e, wirtualne na prawej krawędzi, e, ale myślę, że nie, nie. Wolałbym, żeby, żeby jednak było sporo tych innych marek, bo jeżeli będziemy mieli tylko marki chińskie. To, to są telefony, które są bardzo do siebie podobne, tak? W sensie to będą miliony wariacji tego samego, a tego byśmy nie chcieli. Wolałbym, żeby był jakiś procent, który by wypuszczał nawet dwa telefony w roku, ale żeby były jakieś inne, żeby to było coś innego, żeby nie było tak, jak wszystko, co, co inne się pojawia, więc to jest wielki smutek. Ja nie chciałbym, żeby ten, żeby, żeby tak się działo. Chciałbym, żeby się odbudowały stare marki, żeby. Alcatel trochę lepsze telefony zaczął robić, tak, bo oni teraz zeszli tak mocno na, na te niskie półki. A przecież Idol 4, Idol 3, to, to były genialne telefony, jakby w, w, swoich, w swoich półkach cenowych, które rzeczywiście wypadały bardzo, bardzo dobrze. Brakuje mi takich telefonów. Wojtek Jackowski, jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że masz Google Home oraz Google Home Mimi. Czy te dwa sprzęty się różnią, i czy w Twoim warto dopłacić około 200 zł do tego większego pozdrowienia? Dodawaj te swoje wpadki do filmów. Yy, różnica jest ogromna, tak? No, po pierwsze, wielkościowa i, i co idzie z tym, również jakość dźwięku jest dużo lepsza na zwykłym home'u niż na mini. Yy, ciężko powiedzieć, no, mini jest stosunkowo nowszy, tak? Yy, ale jednak wolałbym chyba dołożyć do home'a zwykłego. Ze względu głównie na głośnik, który po prostu lepiej będzie sobie radę dawał, więcej jest z nim basu do słuchania tak na co dzień muzyki, niż właśnie mini, który jest taki, no powiedzmy, taki brzęczący, powiedzmy. Na pewno nie do rozkręcenia jakiejś imprezy, żeby sobie potańczyć czy coś, raczej do posłuchania jako muzyka w tle, są to w kuchni czy gdzieś. Bartek 225 Cześć, czy jeśli byś wziął telefon na przykład w media ekspert na raty, bym wybrał sobie ofertę w T-Mobile to wyszłoby mi takie coś jak abonament nie chcę abonamentu, ponieważ w żadnej sieci nie ma Honora 10 lub Honora Play to jest telefony interesują mnie najbardziej no, no myślę, że tak no bo byłoby to mniej więcej tak samo tylko, że musisz pamiętać, że na przykład w przypadku operatorki to jest tak, że Czasami wystarczy mieć jakieś tam zaświadczenie o tym, że, że płacisz jakieś rachunki za, za coś tam, czy, że, że masz jakieś tam konto bankowe albo jakieś tam inne pierdoły, że jesteś studentem. Ja kiedyś tak zakładałem abonamenty swoje. A przy ratach to jednak musisz mieć chyba trochę więcej informacji, jak zdolności kredytowe tak dalej, Nie wiem jak to jest, bo staram się rzeczy nie brać na raty. Wolę zawsze odłożyć sobie kupić sobie za gotówkę. Więc myślę, że tak. Ewentualnie możesz no, zawsze zobaczyć, czy jakiś operator, którego właśnie chcesz wybrać ofertę, nie ma jakiejś oferty niestandardowej, gdzie na przykład może ci ściągnąć telefon, powiedzmy, na zamówienie, ci go rozliczyć jakoś tam indywidualnie. Więc ja bym jednak spróbował w ten sposób. Dawca F. Cześć, co powiesz na temat doniesień w sprawie szpegłania firmy Huawei? Czy nadal będziesz logował się swoim głównym kontem na telefonach Huawei? Czy masz wiedzę, które kanały na YouTube są wspierane przez chińskiego producenta na PS nad kanałem tabletowym? Chyba zawisła czarna chmura w związku z ciągłym zachwalaniem Huawei? A. Wiecie co, no... <laughs> ja nie, nie, nie chcę być jakimś tam wielkim obrońcą, natomiast nie myślę, żeby żeby zawisła jakaś czarna chmura na tabletowo. Myślę, że Kasia sobie radzi świetnie. E... Jak by to powiedzieć? Mówiłem o tym wcześniej. No, póki nie ma żadnych dowodów, to ja też nie chcę jakby szkalować producenta pod tym względem i głosić na jego temat złe słowo. Tak? Przyglądam się cały czas sprawie. Mam cały czas telefony Huawei, na których mam zalogowane swoje główne konto, więc jeżeli coś mi powiedzmy wycieknie, no to to, to wtedy będę miał na pewno pretensje, jeżeli się o tym dowiem. Natomiast w chwili obecnej jest wszystko ok. Nie mam żadnych zarzutów, co do tego nie widzę też jakichś, nie wiem, podejrzanych działań na telefonach, które mam skonfigurowane. I druga kwestia jest: No, myślę, że wychwalanie Huawei'a. Znaczy, no, na pewno u Kasi na tabletowo jest masa różnych artykułów, więc jeżeli są jakieś dobre strony, to, to Kasia o tym pisze. Jeżeli są złe strony, to Kasia czy tam jej redaktorzy też o tym piszą. I myślę, że ja, ja tak przeglądam bardzo często kilka razy dziennie tabletowo, więc wystarczy wejść sobie i przeczytać, że o wszystkich aferach zawsze piszą, o o tym, że, że coś dobrze idzie, to piszą. O tym, że wypuszczają jakiegoś bubla, albo że czegoś nie zaktualizowali, też piszą. Myślę, że Kasi, pojawia się również sporo porównań. Może stąd się bierze to jakby takie przeświadczenie, że, że to jest wychwalenie chłoja. To jest nic innego jak porównywanie, na przykład dwóch telefonów, nie wiem, P20, P20 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro. Naturalne porównania, które ludzie szukają w sieci, więc wydaje mi się, że ja nie, nie, nie stał nad tym, że to jest wychwalanie Howa. Ja myślę, że to po prostu może być w okoliczności, bo widziałem, że ostatnio było o DXO Marku pisane dwa razy, że nie było podanego wyniku, później po paru dniach chyba była informacja, że pojawił się ten wynik. To są źródła, które podają, znaczy źródłami są serwisy zagraniczne, które podają te informacje i raczej nie Kasia jest tam źródłem, więc to nie jest coś takiego, że Kasia sobie, czy jej redaktorzy sobie wymyślają, że będą cały czas teraz pisać o Huaweiu, skoro się pojawiają informacje, a oni rzetelnie je podają dalej, więc raczej bym się, raczej bym się tutaj nie dopatrywał jakiegoś spisku. Blood, ale przyglądam się sprawie, jeżeli chodzi o samego Huaweiu, oczywiście tak jak mówiłem wcześniej. Blood Sky Scream, przepraszam. Ten nowy system, Fuchsia, ma obsługiwać aplikacje od Androida. No, zobaczymy, no ale jeżeli będzie obsługiwał aplikacje od Androida, to spoko natomiast czy te aplikacje będą pisane pod konkretne urządzenia pod konkretne specyfikacje, ja myślę, że może tu obrywać mocno optymalizacja czy optymalizacja w samych aplikacji zobaczymy jak to będzie wyglądać oczywiście chętnie sp sprawdzę może się okazać dużo lepszym rozwiązaniem, dużo bardziej przepraszam, stabilnym e, fajniej rozwiązanym bezpieczniejszym pomysłem niż Android. Ja jestem otwarty na, na wszystkie możliwości, więc jak najbardziej tak. Łukasz spyra, hej Robert, używasz na co dzień smartwatcha? Jeśli tak, to jakiego potrzebam? E, mam Apple Watcha 4, 44 i mam Gira Watcha 46. To różnie zależy. Zależy jak, jak potrzebuję. Jeżeli wiem, że nie wiem, w danym dniu będę potrzebował więcej iPhone'a, to biorę sobie Apple Watcha. Jeżeli więcej będę z Samsungiem, to biorę sobie Galaxy Watcha, więc różnie na przemiennie, w zależności od okoliczności, od tego, co potrzebuję. Zmieniam sobie, tak, tak jak ktoś czasami ma dwa zegarki, powiedzmy, do wyboru, biały i czarny, tak też sobie zmieniam, tylko, że mam dwa, czarny i srebrny. Więc tak, tak to mniej więcej wygląda. Adio, palony, głupoty gadasz, mam nadzieję, że twoje komentarze się uciszą, bo, bo widzę, że na każdym, na każde pytanie masz odpowiedź jakąś Dziwną Simon Bike. Mam S7 Edgea. Jak będziesz chciał, to podeślę. Ja nie wiem. Myślę, że będę miał jeszcze jednego S7 Edgea, bo tak jak mówiłem, moja żona miała złotą wersję i oddaliśmy jej mamy, czyli mojej teściowej. Jeżeli ona będzie zmieniała telefon, to ja pewno tego S7 Edgea przejmę z powrotem i wtedy na pewno zrobię materiał. This or This Magic. Będziemy pamiętać, czy uważasz, że warto kupić F1 czy Meta 20 Lite 2019? Czy poczekać na inne smartfony ze średniej półki cenowej? Ta sytuacja, która ostatnio się wydarzyła, była okropna. To prawda, Ciężko powiedzieć. Znaczy zobaczymy, jak będą wyglądały smartfony. Na razie, może coś na MWC się dopiero pojawi, tak? Bo póki co na razie jakoś nie widzimy wysypu. Nowych smartfonów, szczególnie ze średniej półki, więc musimy poczekać do MWC, czyli jeszcze miesiąc. A zanim wiadomo na rynek, to pewno i dwa miesiące, albo jeszcze więcej. Więc zależy od tego, czy potrzebujesz telefon teraz, czy, czy jednak możesz poczekać. Przypominam, że. Podejrzewam, że jeżeli nie ma jakiejś tam super promocji na któryś z tych modeli, które wymieniałeś, to raczej za dwa miesiące te telefony mogą być tylko tańsze, nie droższe. Więc jeżeli masz z czego teraz korzystać i nie jesteś tak już w gorącej wodzie kąpany i chcesz zobaczyć, jak będą się rozwijały smartfony, jak będzie rozwiązane oczko w aparatu, powiedzmy w ekranie. To myślę, że warto poczekać i zobaczyć, co tam się ciekawego pojawi, czy, czy, czy nie. A jeżeli będą te pomysły, albo rozwiązania, albo ceny będą tak drastyczne, że, że nikt tego nie będzie chciał kupować, to wtedy myślę, że, 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 że tak jak mówiłem, te poprzednie modele nie będą droższe. Homer Simpson, Robert, nie poszukuje smartfona, którego przód jest symetryczny, czyli nie posiada nocza. To zależy oczywiście od ceny, no ale mamy i Sony, na przykład XZ3, albo poprzednie modele, mamy Samsungi, właściwie wszystkie modele. Mamy na przykład HTC. Wszystkie modele myślę, że, że, że jest sporo do wybrania. No, oczywiście, jakieś te starsze modele, że mówimy o tych tańszych, to właściwie od każdego procenta, który, który ma telefony takie powiedzmy poniżej 1000 zł, które są starsze niż powiedzmy 2018 czy końcówka 2018 roku. Shamron, cześć, czy kiedykolwiek zawiesił ci się iPhone, nieważnie jaki? Jeśli tak, to gdzie i na jakiej aplikacji? Co zrobiłeś, jeśli taka sytuacja miała miejsce? Shamron, zawiesić tak, żeby do zera, że po prostu nie reagował w ogóle, to nie. Natomiast miałem takie problemy, że trzy razy mi się to zdarzyło i to były trzy razy, kiedy zrestartowałem iPhone'a właściwie. To był problem taki, że wychodziłem z domu, odłączałem się od sieci Wi-Fi i jakby LTE nie działało. Był wskaźnik, że jest LTE, ale nie działało i włączenie, wyłączenie trybu samolotowego nie pomagało, wyłączenie transmisji danych nie pomagało, więc był to stricte jakby problem, podejrzewam, softwareowi jakiś. I reset telefonu powodował, że Internet wracał, więc to były tylko trzy powody. Żadne aplikacje. Nie zawiesił mi telefonu, chociaż nie zdarzyło, chociaż nie mówię, że się nie zdarzyło, zdarzyło mi się kilka razy, że aplikacja się wywaliła. Tylko w iPhone to jest tak zrobione, że po prostu aplikacja ci się wyłącza i, i tyle, i możesz, i, i możesz ją włączyć od nowa, wiesz, w. W Androidzie masz ten taki komunikat bardziej przejrzysty, ale też dramatyczny, że aplikacja tam się zawiesiła i tak dalej, więc została zatrzymana. Więc to nie jest tak, że, że na iPhone'ie się nic nie zawiesza i to jest, nie jest też tak, że na iPhone'ie na przykład nie widać żadnego klatkowania. Bardzo raz dużo mi się zdarzyło, że coś tam przechodziłem między jakimiś ekranami i gdzieś tam było widać chrupnięcie aplikacji, więc, animacji, więc bez przesady, że ktoś mówi, że iPhone w ogóle się super nie zawieszają, są piekielnie szybkie i w ogóle... No nie. Jakub Bułgajski. Hej, jaki ekosystem według Ciebie jest lepszy? Nie mówię tu o czymś Microsoftu, bo po prostu. bo to po prostu konsola, PC i tablet. Chodzi mi o taki prawdziwy. Zastanawiam się nad Apple, Xiaomi i Googlem. To pytanie będzie podobne do tego, co było w odcinku, od czego zacząć Inteligentny Dom. Wydaje mi się, że jakiś inteligentny zamek czy czymś do monitorowania domu. Wiesz, to no. To, to wszystko zależy, tak, bo jedyny ekosystem, który ma jakikolwiek sens w moim odczuciu w chwili obecnej, to jest jednak ten od Apple. On jest najlepiej zrobiony i najlepiej działa na wielu urządzeniach, urządzeniach starszych, nowszych, telefonach, które są starsze, nowsze, tabletach, które są starsze, nowsze, komputerach, bo są bardzo długo aktualizowane i nie ma tutaj problemu z żadną kompatybilnością. Google ma ekosystem tak takojakowy, usługowy, tak? Sprzętowy nie za bardzo, no chyba, że chcesz kupić Chrome, Chromebooka jakiegoś z os em który nie wiem, do czego się nadaje, chyba tylko do przeglądania internetu i korzystania z, z aplikacji Androidowych. I czy, czy jakiegoś te pixel Slate, teraz i mieć Google Pixela? Tylko że między tymi urządzeniami, oprócz usług, które łączą Google'a, nie ma nic takiego, powiedzmy, dodatkowego, w sensie tam nic więcej nie zrobisz, tak? Ale to możesz na każdym urządzeniu z Androidem właściwie uzyskać jedynie co w pixelu, to masz darmową przestrzeń na te zdjęcia. Xiaomi no, Xiaomi ma o tyle dobrze, że mm, oprócz urządzeń, które są stricte smartfonowe, mają właśnie te wszystkie y, i do monitorowania domu, kamer kamerki, wszystkie lampki, switche i tak dalej. To można wszystko sobie kupić od Xiaomi, jeżeli ktoś jest super wielkim fanem. Można mieć aplikację i z tego sobie korzystać. Natomiast. Y, to wszystko zależy od tego od jakiego sprzętu chcesz zacząć, jeżeli chodzi o telefon, to myślę, że, że, że jakby to zdeterminuje, co będzie się działo dalej, jeżeli kupisz Apple'a, to jednego i później jakiś komputer, to już raczej nie wyjdziesz z ekosystemu, bo zmiana jest po prostu bardzo droga, o czym mówiłem wielokrotnie, czyli no, musiałbyś wtedy komputer mieć inny, żeby mieć na przykład w innym ekosystemie, albo zegarek, no to musisz mieć tylko Apple Watcha czy tam, no powiedzmy, no możesz korzystać z jakiegoś tam innego zegarka, ale musiał wspierać iOS w jakimś tam systemie Sensownym zakresie. Natomiast, jeżeli już będziesz miał zegarek, no to on już. Apple to już on ci nie będzie działał. Powiedzmy z innymi urządzeniami na Androidzie, więc. Apple, ekosystem Apple jest bolesny dla portfela, szczególnie jeżeli chce się z niego później wyjść. Bo można oczywiście odsprzedać wszystko, ale to będzie jednak ze stratą. Android jest taki bardziej dowolny, że w sensie można dużo rzeczy sobie łączyć tutaj mimo wszystko. No ale taki kompletny ekosystem, jeżeli chodzi o taki. Tak jak piszesz, prawdziwy to, żeby między tymi urządzeniami to się wszystko jakoś tam fajnie komunikowało, to jednak chyba najbardziej od Apple'a. Bardzo żałuję, ja jestem w ogóle yy, wstrząsięty tym, że, że Google, tak wielka firma, która ma tak świetne usługi, z których ja uwielbiam korzystać, że one nadal nie działają tak między sobą, tak? Czemu Google się nie dogada z Microsoftem, żeby wszystkie telefony z Androidem już, nie wiem. 3 lata temu, czy 4 lata temu miał jakieś natywne wsparcie czy łączenie się dużo, to, to by zabrało duży tort Apple'owi, który jest bardzo drogi, można kupić tańszy, dużo, dużo więcej osób chce mieć komputery do codziennego użytkowania z Windowsem pod względem na przykład gier również, bo, bo one są do tego stworzone. I dużo lepiej po prostu by to wychodziło Apple, Microsoftowi i Google'owi, gdyby po prostu te, te dwa urządzenia ze sobą działały znacznie, znacznie lepiej. Dobra. Łukasz Kłoczko. Robert, czy w iPhone 10 s zaobserwowałeś bardzo szybkie rozładowywanie baterii na zimnie lub nawet wyłączenie? Obecnie mam iPhone'a 6S z zużytą baterią do 77%. I na dworze bateria ginie w oczach, chociaż gdyby był nowy, nie byłoby dużo lepiej. Nie zdarzyło mi się tak na żadnym Androidzie. Nie wyłączył mi się nigdy iPhone na, na mrozie, ale wiem, że, że tak było w poprzednich modelach. Nie wiem, jak to wygląda w 10-10S, bo nie słyszałem żadnych przypadków takich, ale o starszych modelach słyszałem. Miałem też. Yy, yy, mój szwager też miał iPhone'a 6, chyba. Nie, to była szóstka. Które miał już nie 77%, tylko że tam było już chyba napisane wymień baterię, czy serwis, czy coś, i telefon wytrzymywał tam parę godzin, więc no, skorzystał teraz jeszcze do końca roku zeszłego z tego programu wymiany, ale, ale faktycznie też obserwował, że na dworze im zimniej, teraz szczególnie zim, listopad, grudzień, to, to szybciej jeszcze ta bateria padała. A na Androidzie faktycznie coś takiego się nie dzieje, ale osobiście mi się to nie przydarzyło na iPhone'ie, więc tu nic nie powiem. I co bym wybrał po 6 s Mate 20, z uwagi na Glugate, S9+, Plus, czy iPhone'a 10? W którym z tych telefonów będzie lepsza bateria? Myślę, że Mate 20 chyba będzie sobie radził najlepiej z baterią z tych wszystkich, niewątpliwie. S9+, Plus podobnie do dziesiątki do iPhone'a. No, kwestia tego co chcesz? No, to jest trochę jakby kontynuacja tego przedniego pytania. Jeżeli masz oprócz iPhone'a cokolwiek albo myślałeś o czymkolwiek, to myślę, że naturalny będzie iPhone. Jeżeli znudził ci iPhone i chciałbyś bardziej sobie pokombinować, to myślę, że i Mate 20 i S9 Plus'a mogę w całej odpowiedzialności polecić. Bardzo fajne urządzenia. Jedno i drugie, naprawdę bardzo kompletne. Trochę bardziej wodporny Z9 Plus, bo to jednak nie mamy IP68 w Mate. No i szeroki kąt w Mate'cie to na pewno jest duży plus, ale ekran jest lepszy w S9. Plusie. No i kwestia wizualna, co Ci się bardziej podobno, podoba, bo jednak S9 Plus nie ma w ogóle nocza, a Mate 20 ma jednak tą łezkę, która jest bardzo, bardzo malutka. Andrzej Markiel, Samsung Pay, czy Samsung ma plany, ma wprowadzenie tej usługi w Polsce? A jak tak kiedy? Nie chodzi mi tutaj o płatności telefonu, bo tego jest Android Pay lub aplikacja banki, ho, banku, a chodzi mi o płatności Galaxy Watcha. Nie wiem, kiedyś mówiło się, że do końca 2018, ale raczej chyba z tego zrezygnowali. No szkoda, no, tym bardziej, że nasz kraj jest tak mocno rozwinięty, jeżeli chodzi o płatności. Bardzo żałuję też, bo też musiał Galaxy Watchem płacić i to jest jedna z, z tych najfajniejszych rzeczy, która zdarza się przy urządzeniach właśnie z, z Android, z, no na Androidowym OS-ie w przypadku zegarków czy na Apple Watchu. Więc tutaj moim zdaniem Samsung mocno traci. Ja żadnych informacji nie mam i bardzo bym chciał, żeby żeby coś takiego się pojawiło w Polsce i to w miarę szybko, bo to, bo to jest spoko opcja, naprawdę. Jarek Milczyński. Czy kupowałeś, kupowanie Galaxy S8 w 2019 yy, ma sens? To wszystko zależy od tego, jaki masz budżet. Jeżeli, ja nie wiem, jakie są różnice między S8 a S9, yy, ale myślę, że S8 powinna w zupełności wystarczyć. W sensie bateria na pewno będzie gorzej wytrzymywała. Tam były z tym problemy najbardziej, mi się wydaje. Ale tak to te, tak jak na przykład Note 8, no bardzo dobry telefon, który spisywał się pod wieloma względami. Dużo osób mówi, że lepiej kupić Note 8 niż Note 9, bo jest sporo tańszy. W S8 .com myślę, że, że będzie podobnie względem S9. Nie wiem jak tam z aktualizacjami, kiedy to One UI wyjdzie. więc To jest ewentualnie rzecz, która... No, na którą może będzie trzeba poczekać, więc jeżeli to jest zakup, który planujesz dopiero za chwilę, no to poczekaj jeszcze, niedługo się pojawi S9, to może S10, to może S9, stanie ją troszkę. Więc ja bym tak to rozegrał. Jakub Gajski, sorry za podwójny komentarz: czy wybrać Nota 4, czy Nota 5, czy Xiaomi Redmi 6. noty Samsunga, a no nie, no to pewno, że Note 5 lepszy ekran, lepsza budowa wszystko lepsze, tak na dobrą no może nie może nie będzie działo ale nie, znaczy nie, nie za bardzo to rozumiem bo, bo to jest przeskok w ogóle Xiaomi Redmi 6 to jest telefon bardzo tani, a Note y 5, myślę, że nawet Note 5 można dorwać za znacznie więcej pieniędzy więc to jest takie bardzo dziwne pytanie Note y Samsunga No nie, myślałem, że chodzi o Redmi Note, y, a nie są y Samsunga. Zakręciłem się chyba ja. Mi Miłosz Momo. Cześć Robel, dlaczego nie grasz w żadne gierki na Xbox One X? Może zrobisz powrót na kanał na luzie, będziesz nagrywał jak grasz? Pozdrawiam. Przecież to nie mam na to czasu, chętnie bym chciał. Przegrałem 5 godzin w Red Dead Redemption i nadal nie mam czasu do tego wrócić, więc tu jest raczej problem z czasem, nie, nie z chęciami. Tomasz Zubrycki, cześć, lubię twój kanał, może pomyśl o jakimś podcaście. Mam pytanie, jaką opaskę, no jest podcast w postaci właśnie tutaj. Mam pytanie, jaką opaskę kupić. Nie sią mi, jestem w ekosystemie Apple. Zastanawiam się, czy nie lepiej dopłacić kupić Apple Watcha 4. Myślę, że jeżeli to jest Twoja pierwsza opaska i w ogóle pierwszy zegarek byś chciał, to myślę, że nawet trójka Ci wystarczy. Jeżeli chcesz mnie wydać i chcesz zrobić powiedzmy taki pierwszy krok. To myślę, że na ten jeden rok i myślałeś bardziej o pasce niż o zegarku, to myślę, że nawet trójka ci wystarczy, jeżeli cenowo, to ci będzie bardziej urządzać. Oczywiście lepiej czwórkę wziąć, ale, bo, bo ładnie wygląda, ale, ale trójka w zupełności wydaje mi się, że wystarcza i nie wygląda jakoś tragicznie. I ma masę funkcji, które, które są na czwórce, więc będzie będzie spokojnie. Tym bardziej, że jeżeli jesteś w ekosystemie Apple'a, to dużo bardziej na tym skorzystasz, niż, skorzystasz, niż kupując jakikolwiek inny sprzęt na, na Androidzie, czy jakimkolwiek innym systemie, który będzie się łączył z iOS-em. Więc e, ja bym pewnie poszedł w Apple Watcha, niekoniecznie czwórkę, może być trójka, jeżeli to jest właśnie kwestia e, pieniążków. Darek Rupiński. Asystent Google zawsze był y, tyle, że teraz jest bardziej zaktualizowany pod względem PEL, bo napisać SMS-a do mamy czy powiedzieć, żeby włączył latarkę dawno mogłem. Oczywiście, no, oczywiście tak. Natomiast, no mówię, no. Ludzie chyba też oczekują takich prostych komentarzy, żeby wytłumaczyć, co, co, co może asystent zrobić, tak, jeżeli nadal nie działa jeszcze to wsparcie dla Google Home, no to to, to jest największy problem, żeby, żeby to pokazać w jakiś tam fajny sposób, a pokazanie właśnie takiej czynności, że, że może automatycznie napisać, włączyć latarkę, wyłączyć Wi-Fi, włączyć Bluetooth, to, to myślę, że to będzie dla ludzi też takie mocno przekonujące. FIBARO fajna sprawa, ale najdroższe jest samo główne urządzenie, bo gdzieś około 2000. Light LITE nie ma sensu kupować, jeśli chce się mieć cały dom w FIBARO i w sumie głowice nagrzejniki dawno już bym miał, ale najbardziej boli ten pierwszy zakup samego serca. Ja mam wszystko na LITE i, i faktycznie powiem Ci tak, no nie mam małego domu i Łapie wszystko, póki co mam wszystkie urządzenia jakby synchronizowane, i nigdzie nie gubi, nie, nie wyrzuca mi żadnych komunikatów, że gubi jakby połączenie z jakimiś elementami. Aha, pamiętam te czasy live i ładowarka indukcyjną Avengers. Piękne czasy, które już nie wrócą. A, tak, były takie ładowarki Avengersy, no, no wtedy się zajmowaliśmy tylko Samsungem. Error, czy Honor 8X posiada USB OTG i żyroskop? Powiem Ci szczerze, powiedziałbym, nie wiem. OTG, nawet, nawet, nawet nie mam teraz jak sprawdzić, rozkop. myślę, że tak, szczególnie do AIS-u myślę, że tak. Czy ma zablokowany bootloader? Tego nie wiem, ja nigdy nie, nie robię nic z tymi swoimi urządzeniami, czy nie swoimi, żeby, żeby sprawdzić dalej. Czy będzie recenzja Honor'a 10 Lite? Tak, na pewno będzie. Mateusz Rybicki, witaj, warto jeszcze kupić Gira czy Frontier jak z baterią po aktualizacjach? Pozdrawiam. Ja nie mam Gira czy Frontier, więc cieczko mi powiedzieć. Niestety, niestety. Marcin Obr. Robert, próbowałem asystenta Google, można włączyć Bluetooth, można zapytać o to, kiedy Warszawa stała się stolicą Polski, ładnie odpowie całym zdaniami, można zapytać, kiedy Polska powstała, jeśli o to pytasz. Jest Wikipedia i to przeważnie odpowiada całymi zdaniami, co to jest rok świetny lub kiedy powstało ko? Tak, no wszystkie te informacje z Google Grafa, o czym mówiłem, one będą odpowiadane, na, na nie Google odpowiada całkiem spoko, więc z tym nie ma problemu. Gorzej chodzi o takie bardziej naturalne gada do asystenta. Adi, no... Dobra, nie, nie, nie będziemy rozmawiać na ten temat tutaj z jednego prostego powodu, bo... Informuję ci, Adio Polony, jeżeli będziesz na moim kanale mówił o tym, żebyś zrobił komuś krzywdę i komuś grozisz, to to albo ktoś od nas cię zgłosi, albo, albo po prostu się znowu pożegnamy, bo miałeś być normalnym widzem, który będzie normalnie pisał komentarze, a nie że znowu wymyślasz, bo już się raz pożegnaliśmy. Czy kupię Nubia X na testy, bo OPPO Find X miałeś kupić, a nie wiem czemu nie kupiłeś, czekamy na ROG od Asusa. ROG od Asusa miał być u mnie już bardzo dawno, nie wiem dlaczego nie dotarł, więc na razie niespecjalnie się będę nim teraz przyjmował, bo mam teraz, będę zajęty innymi telefonami, zresztą myślę, że to nie jest jakiś taki telefon, który Gdybym miał go wcześniej, to pewno bym do tego trochę inaczej podchodził. Jeżeli chodzi o pon, to ciężko mi po prostu. No, dopiero OPO teraz wchodzi do Polski, więc nie wiem, kiedy uda mi się załatwić jakiś sprzęt do testów. Będę o to walczył. Technolog, czyś Robert powiedz mi, czy przerzuciłeś się już na nowe YouTube Studio 2019 w Becie, czy jeszcze nie? Pozdrawiam. Wiesz, to nie, bez nadzieje, jest moim zdaniem. Znaczy, dużo rzeczy oczywiście można szybciej zrobić, ale nadal części ustawień tych najważniejszych. Nie da się tam zrobić z poziomu tego nowego studia, więc niestety nie działa to zbyt dobrze w moim odczuciu. Lukas Majewski, witam. Jaka jest różnica między iPhone'em 8 a 10? Którego bardziej się opłaca kupić? No oczywiście, że jest dziesiątkę. Wygląda lepiej. Oczywiście one, jeżeli chodzi o specyfikacje, są no, może nie identyczne, ale bardzo podobne do bechów. natomiast zupełnie inny ekran, zupełnie inny wygląd. Jeżeli ja bym miał do wyboru telefon, to pewno bym brał dziesiątkę. Ósemka jest bardzo taka staromodna. Chyba, że nie pasuje Ci rozpoznawanie twarzy i wolisz e, z, z, z ten. Touch ID, czyli rozpoznawanie skanerem odcisków palców zamiast rozpoznawania twarzy, no to ósemka będzie sensowna. A tak to myślę, że każdy inny powód będzie lepszy dla dziesiątki. Dobra, to było 276.5. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Chyba tak, chyba za tydzień się uda, chociaż mam urodziny córki, więc mogę mieć problem z nagraniem. Najwyżej przesuniemy to na poniedziałek, więc w razie gdyby to co złego to nie ja. Dzięki, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.